Chrzanowska Policja zaprasza wszystkich chętnych, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, do wstąpienia w szeregi policji, naszej chrzanowskiej policji. Nabory do służby w policji ogłaszane są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie, w Krakowie, Małopolskiej Policji, a także na wszystkich komendach powiatowych, komisariatach, jeżeli taki komisariat posiada strony internetowe, także w Urzędzie Pracy. Co trzeba zrobić, żeby wstąpić, żeby zostać kandydatem na policjanta? Przede wszystkim trzeba korzystać z pełni praw obywatelskich, mieć ukończony 18 rok życia, co najmniej średnie wykształcenie, być nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo bądź lub przestępstwo skarbowe. Ponadto trzeba być obywatelem polskim, cieszyć się nieposzlakowaną opinią obywatelską i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kiedyś te ograniczenia wiekowe były, natomiast obecnie tych ograniczeń nie ma, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi policji. Na pewno kandydaci muszą przejść jakieś testy. Jakie to są testy? Kandydat, który zgłosił chęć przyjęcia do służby policji, przechodzi szereg etapów. Przez cały okres rekrutacji zbiera punkty. Kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów, będą w pierwszej kolejności przyjmowani w szeregi policji. Już na samym początku policjant, który składa CV, składa podanie, życiorys swój, a także cały zestaw dokumentów, czyli ukończenie świadectw ukończenia szkół, świadectw pracy, kursów, za które też dodatkowo przyszły policjant otrzymuje dodatkowe punkty, będzie musiał się w niedługim czasie zmierzyć z testami z wiedzy ogólnej oraz testami sprawnościowymi. Zarówno testy z wiedzy ogólnej, jak i testy sprawnościowe odbywają się w jednej ze szkół policji. Najbliższą tutaj szkołą w naszym rejonie jest Szkoła Policji w Piotrowicach, w Katowicach. Po przejściu testów z wiedzy ogólnej, które składa się z 40 pytań, przechodzi do testów sprawnościowych. Cały tor przeszkód kandydat może sobie obejrzeć w internecie. Znajduje się ten filmik również na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Następnie musi zmieścić się w czasie minuty 41 sekund. Jeżeli zdoła ukończyć ten tor przeszkód w tym czasie, po zakwalifikowaniu się przechodzi do kolejnego etapu. Kolejnym etapem tutaj będzie sprawdzenie swoich umiejętności psychicznych. Zarówno jest to praca przy komputerze, jak i zaraz po zakończeniu tej pracy rozmowa z psychologiem. Po zakończeniu tego etapu następnie policjant będzie oczekiwał na rozmowę kwalifikacyjną. Taka rozmowa kwalifikacyjna składa się z komisji czteroosobowej. Ile czasu minie od momentu decyzji o tym, że chcemy wstąpić do policji, do założenia munduru? Cała rekrutacja trwa nawet kilka miesięcy, więc tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość i ten czas oczekiwania, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, może się wydłużyć nawet do 8 miesięcy, a nawet i dłużej. Po przejściu całej rekrutacji, po orzeczeniu komisji lekarskiej o zdolności kandydata do służby w policji, policjant może liczyć na stabilną i odpowiedzialną służbę.